Państwa na konferencji prasowej dotyczącej... Do mikrofonu mi Pani mówiła. Tak, bo nie będą Państwo słyszeć. Że... Tak? Tak. No dobrze, Pani jest. Konferencji prasowej dotyczącej unijnego dofinansowania dla Tarnowa na pierwszy etap rozbudowy węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego. W trakcie spotkania nastąpi symboliczne przekazanie promesy na kwotę niemal 24,5 miliona złotych. W sposób szczególny witam dzisiaj na tym spotkaniu pana prezydenta miasta Tarnowa, pana Jakuba Kwaśnego. Brawo, i dobrze witam. I towarzyszące mu osobę pana Macieja Wodka, pierwszego zastępcę prezydenta. Witam serdecznie. I wszystkich radnych Rady Miejskiej w Tarnowie. Na koniec witam przedstawiciela zarządu województwa małopolskiego i gospodarza dzisiejszego spotkania, pana wicemarszałka Ryszarda Pagacza, i nie przedłużając, oddaję głos. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z tak licznego udziału radnych, ale i wszystkich Państwa redaktorów. Od razu powiem taką rzecz, że nie przewidywałem tego tydzień temu, bo dokładnie tydzień temu żeśmy się spotkali, że tak szybko uda nam się załatwić drugi temat, a wtedy tak trochę zapowiedziałem, że to nie jest pierwsza sprawa, to jest pierwsza sprawa, ale nie ostatnia. W związku z tym, że to jest duża kwota i duże zadanie, pozwoliłem sobie jeszcze raz Państwa poprosić. Zresztą przed spotkaniem rozmawialiśmy z panem prezydentem i powiedział coś takiego, że w takich sprawach możemy się spotykać nawet dwa razy w tygodniu. Także powiedziałem codziennie. Nawet codziennie. No to tak żartem. Szanowni Państwo, rzeczywiście to jest duże zadanie i dlatego obecność nas wszystkich tutaj jest, bo chcemy zakomunikować mieszkańcom Tarnowa, i stąd jest prośba do Państwa, żeby to przekazać dalej, że udało się, miasto Tarnów, miasto na prawach powiatu, uczestniczyło w konkursie na drogi powiatowe, na modernizację dróg powiatowych. Oprócz Tarnowa na tej liście szczęśliwców znalazł się jeszcze powiat proszowicki oraz powiat taczański. Natomiast wracamy do Tarnowa i tu jest kwota, jak już było wspomniane, znaczna kwota, bo 24 i bez mała pół miliona złotych. Na co te środki? Te środki będą przeznaczone na zadanie, które nazywa się modernizacja, właściwie można powiedzieć przebudowa całkowita ronda, które jest rondem tymczasowym. No, tymczasowość w Tarnowie w ostatnich latach miała takie szczególne znaczenie, więc chcemy tą tymczasowość zamienić na trwałość. Trwałość, ale w tym dobrym słowa znaczeniu, żeby służyło mieszkańcom, żeby służyło nam wszystkim. Powiem jako kierowca, również uczestniczę w ruchu drogowym, i to rondo nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Tam się zdarzają stłuczki, tam się zdarzają sytuacje, kiedy kierowcy nie wiedzą, kto ma pierwszeństwo, kto wjechał, kto jeszcze nie wjechał. Krótko mówiąc, rondo na uzbiegu ulic Narutowicza, ulicy Sikorskiego i ulicy Krakowskiej będzie przebudowane. Jak będzie przebudowane? Będzie przebudowane w ten sposób, że z najlepszymi, najnowocześniejszymi rozwiązaniami, czyli po prostu przejście podziemne, to raz, dwa, monitoring pełny, oświetlenie, drogi dla rowerów, no i to jest tak zwane, proszę mi powiedzieć, jak to się nazywa, turbinowe. To tak turbo do ładowania. Więc z całą pewnością to rozwiązanie będzie ułatwieniem komunikacyjnym dla Tarnowa. Jeżeli to połączymy z tymi planami, które są przed nami, a o tym też rozmawialiśmy z panem prezydentem, połączeniami drogowymi, no i tym unowocześnieniem Tuchowskiej, która w tej chwili jest już w trakcie realizacji, z całą pewnością w ciągu najbliższego czasu, czyli roku dwóch, to rozwiązanie ułatwi komunikacyjność Tarnowa. O terminie, bo to jest pewnie istotne, kiedy jest przewidywany termin zakończenia tej inwestycji, no to jest marzec 2026 roku. Jednocześnie no, przepraszamy wraz z panem prezydentem, radnymi, mieszkańców za utrudnienia, ale nie da się tego zbudować inaczej, więc pewnie jakieś rozwiązania drogowe to już służby prezydenta zadbają, by ten okres czasu, no, troszeczkę w trudniejszych warunkach, ale pokonać, tak by ta inwestycja mogła być realizowana z powodzeniem i zakończona w terminie, a potem z całą pewnością będzie już lepiej. Tyle mogę powiedzieć. Bardzo Państwa proszę o to, żeby to dotarło do mieszkańców, bo to jest sygnał pewien, że odblokowaliśmy pewien złą tendencję. W Tarnowie się dzieje, będzie się działo. No i jak Pan Bóg pozwoli, to będziemy się spotykać na następnych, z tym, że już nie wiem, czy za tydzień, ale uzupełnienie Państwa w cierpliwość. Tyle, dziękuję bardzo.
No, mam nadzieję, drodzy Państwo, że się zobaczymy tutaj szybciej niż za tym. Natomiast bardzo serdecznie chciałem podziękować Panu Marszałkowi i Władzom Województwa Małopolskiego, bo faktycznie odblokowujemy Tarnów. To jest dobry sygnał, że Tarnów wreszcie może liczyć na władze województwa i że tak pokaźna kwota, bo trzeba o tym powiedzieć, że pula była bodaj 60-milionowa, a sporą część z tego zgarnął projekt, który zresztą został oceniony bardzo wysoko, że nawet był pierwszy na liście. Pewnie gdybyśmy dzisiaj przystępowali do projektowania tego skrzyżowania, to byśmy go może trochę inaczej zaprojektowali. Tutaj z radnymi rozmawialiśmy na temat chociażby budowy przejścia podziemnego, bo jednak faktycznie dzisiaj pierwszeństwo czy ruch pieszych powinien być priorytetem, a niekoniecznie ruch samochodów. Natomiast będziemy tutaj tę inwestycję obserwować pod dwoma względami. Przede wszystkim w momencie, w którym uda się uruchomić, czy w przyszłości prywatny inwestor rozpocznie inwestycje na Owintarze budową kompleksu bloków mieszkalnych, która pewnie spowoduje wzmożony ruch w tym miejscu. Będziemy obserwować ruch pieszych. Być może trzeba będzie pomyśleć kiedyś w przyszłości o tym, żeby równolegle funkcjonowało przejście podziemne i naziemne, tak żeby było to pierwszeństwo dla pieszych. Ale to, co jest najważniejsze w tym momencie, to fakt, że te 20, blisko 5 milionów złotych udało się pozyskać. Mam nadzieję, że będzie nas stać na wkład własny. Niemniej jednak to jest pierwszy etap, bo w kolejce czeka jeszcze projekt na ulicy Bandrowskiego, kolejne rondo. Tak jak Pan Marszałek powiedział, chcemy w przyszłości projektować połączenie z ulicą Tuchowską i połączenie ulicy Warsztatowej. To spowoduje, że ta komunikacja z południa do Tarnowa będzie nieco lepsza. No i to też jest, drodzy Państwo, pierwszy etap zmiany w ogóle wizerunku wizytówki miasta, czyli otoczenia dworca PKP. Jeżeli udałoby się dodatkowo faktycznie prywatnemu inwestorowi zbudować tam osiedle, nam pozyskać pieniądze z rewitalizacji na Plamty, no to w zasadzie w ciągu najbliższych 5 lat to miejsce stanie się prawdziwą wizytówką Tarnowa. Za co bardzo serdecznie dziękuję. To jest pokaźna kwota, dlatego to jest też ważny i jasny sygnał o dobrej współpracy pomiędzy miastem a władzami województwa małopolskiego. Jeszcze w imieniu radnych poprosimy pana Henryka Lenia. Szanowni Państwo, oczywiście nie byłoby tej współpracy, gdyby nie dobra wola dwóch stron oczywiście. Zakończyliśmy maraz dyskusji i takiej ideologicznej wojny między poprzednikiem, a w tej chwili władzami Tarnowa. Ja gratuluję przede wszystkim zmiany postawy oczywiście władz Tarnowa, ten dialog, który jest prowadzony na szczeblu zarówno Rady Miasta, jak i tutaj dla dobra mieszkańców, jest po prostu owocem tej współpracy w Sejmiku Województwa Polskiego. Panu Marszałkowi bardzo serdecznie dziękuję, oczywiście z mieszkańców Tarnowa, więc ciągnie to, co można po prostu dla Tarnowa, ale oprócz tego walka, no, są różne osoby, które dają. Pan Marszałek jest po prostu skuteczny, skoro drugi raz spotykamy się i za to oczywiście serdecznie dziękuję. I dziękuję za tą współpracę. Wybory się skończyły, jesteśmy dla mieszkańców, dla Tarnowa. To, co żeśmy rozpoczęli z panem prezydentem Kwaśnym kiedyś tę dyskusję merytoryczną dla dobra miasta i Tarnowa, jest kontynuowany przez Sejm Województwa Małopolskiego. Panie Marszałku, serdecznie za to dziękuję i liczymy na dalszą. Bardzo dziękuję, współpracę. Bardzo dziękuję. Jeszcze mamy do przekazania panu prezydentowi taki czek. Taki duży, bo i kwota duża. Także możemy otrzymać. Tak, jakbyśmy teraz trochę odsunęli, tak, żebyśmy sobie wspólne zdjęcie zrobili, dobrze? Szanowni Państwo, radnych prosimy tak, żebyśmy... A żeby przejechał... Tak? Nie. Pan Henryk tak fajnie stoi na środku, jakby... Henryk, trzymaj tutaj, trzymaj mocno. A miało nie być czeków tekturowych. On jest tekturowy. On jest tekturowy, to jest poważny czek plastikowy. Dość plastikowy. Dobrze, szanowni Państwo, na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Raz jeszcze dziękuję wszystkim za obecność. No i prosimy, poinformujcie mieszkańców o tym celu, zadania, na które takie środki zostały odwrócone.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, indywidualnie możemy już udzielić odpowiedzi.